7 września w takich nastrojach przed Kancelarią Notarialną w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej pikietowali mieszkańcy w obronie spółdzielni mieszkaniowej Hutnik. Nie walczymy o osiedle, tylko walczymy o całe miasto. Te mieszkania to są nasze, naszych dziadów, naszych rodziców, nas jako długoletnich pracowników, którzy za dobrą pracę otrzymali to w nagrodę. Pikieta zgromadziła kilkuset mieszkańców, a odbyła się dokładnie w dniu, na który wyznaczono termin rozstrzygnięcia drugiego już przetargu na sprzedaż długu spółdzielni mieszkaniowej Hutnik. Decyzją syndyka przetarg w dniu 7 września został unieważniony bez podania przyczyny. Syndyk Masy Upadłości Hutu Ostrowiec S.A. spółka akcyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim Henryk Szymczyk oświadcza, iż na podstawie punktu 17 regulaminu przetargu dnia 25.07 roku unieważnia przetarg bez podania przyczyn. Tyle na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Unieważnienie przetargu jednak nie rozwiązuje poważnego problemu spółdzielców. Dług swoimi korzeniami sięga roku 1996, kiedy to Huta Ostrowiec przekazała zasoby mieszkaniowe spółdzielni Hutnik. Od tego czasu dług spółdzielni wobec wierzycieli ciągle rósł, a na dzień dzisiejszy wynosi blisko 15 milionów złotych. Zarząd spółdzielni wielokrotnie podejmował próby uregulowania kwestii długu, a tym samym uchronienia spółdzielców przed sprzedażą zasobów mieszkaniowych. My żeśmy syndykowi już proponowali wiele form rozwiązania tego problemu. Była kilka propozycji było wykupu tej wierzytelności zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie łączonej, jeżeli pieniądze i mieszkania i nawet grunty, no nie orne, ale grunty w centrum miasta. No nie spotkało się to z zainteresowaniem pana syndyka. Nie chciał rozmawiać w tym temacie, żeby przyjąć którąś z naszych propozycji. Wprost przeciwnie, ogłosił sprzedaż. Długo i to był pierwszy przetarg, który został unieważniony przez sędziego. Wszystkie próby jak dotąd kończyły się brakiem porozumienia z syndykiem, a mieszkańcy pozostają w ciągłej niepewności o swoją przyszłość. Ciężkie pieniądze żeśmy za ten, ale a powinniśmy po złotówce, bo to były zakładowe, tyle lat pracy mamy. Niektórzy mają po 40 lat pracy, 46, 30 parę. I dzisiaj pójdziemy na bruk. Będzie żądał na przykład likwidacji placu zabaw, boiska, będzie sprzedawał te place na budowę jakichś biedronek czy innych marketów, parkingi przejmie, będzie żądał jakiejś opłaty, po prostu będzie katem naszym. Stanowisko w tej sprawie zajął także prezydent miasta Jarosław Górczyński, który już wcześniej zadeklarował pomoc w rozstrzygnięciu konfliktu. Mam świadomość, jak ważny to jest problem dla mieszkańców wielu dzielnic, mieszkańców w zasobach spółdzielni mieszkaniowej Hutnik. Problem bardzo trudny, od 20 lat nierozwiązywalny. Była bardzo dobra, uważam, propozycja miasta, która pozwalała zaoszczędzić spółdzielcom wiele pieniędzy, żeby nie zaciągać kredytów, żeby w tych czynszach nie spłacać więcej już żadnych pieniędzy. Natomiast ta propozycja częściowo została odrzucona przez część zarządu, część Rady Nadzorczej. Prezydent Jarosław Górczyński nie wycofuje się z chęci pomocy i podkreśla dobrą wolę miasta i chęć zaangażowania się w ten bardzo trudny problem. Przypominamy, że miasto zabezpieczyło w budżecie 1,5 miliona złotych na wykup 64 zadłużonych mieszkań. Musi być partner do rozmowy. W tej chwili toczą się rozmowy między syndykiem, zarządem, spółdzielnią. To są główni aktorzy, natomiast nie zapominajmy o tych osobach, których ta sprawa dotyka. Stąd jako prezydent miasta, mając na uwadze chęć pomocy, ja wolałbym, żeby te pieniądze były przeznaczone na remonty tych mieszkań, na remonty klatek schodowych, remonty elewacji, na zadbanie o otoczenie wśród tych bloków spółdzielni mieszkaniowej, a nie na spłatę tych kredytów. Stąd uważałem, że ta propozycja miasta była godną propozycją. Podtrzymuję, jesteśmy przygotowani, żeby w pewnym zakresie wesprzeć taką instytucję i takie rozwiązanie i myślę, że to jest dobre podejście. Pomocy w rozwiązaniu problemów spółdzielcy szukali również w Sądzie Rejonowym w Kielcach, gdzie kilkunastoosobowa delegacja w ostatnim czasie prezentowała problemy spółdzielni. Apel o pochylenie się nad tym problemem do sędziego komisarza złożył również prezydent miasta Jarosław Górczyński. Wystosowaliśmy pismo do sędziego komisarza, aby wziął pod uwagę problem społeczny. Jeszcze raz podkreślę problem społeczny, problem tych kilku tysięcy mieszkańców mieszkających w zasobach spółdzielni mieszkaniowej Hutnik. I takie pismo ode mnie jako prezydenta miasta zostało wystosowane.
wystosowane z prośbą o wsparcie i o pochylenie się nad problemem tych mieszkańców. Informacja o unieważnieniu przetargu spotkała się z entuzjazmem pikietujących, dając nadzieję mieszkańcom, że uda się spółdzielni znaleźć kompromis i mieszkania pozostaną własnością zasobów spółdzielni, a dług zgromadzony przez tak długi okres czasu spółdzielnia samodzielnie spłaci wierzycielom. Następnym razem proszę o więcej.